No i tak, wycinamy glify, ościeża. Różnie to się nazywa. Bierzemy sobie tutaj, żeby złapać kąt prosty. Centymetry. Będzie centymetr spadku. Tutaj troszeczkę więcej. Teraz przycieramy. Czemu 3 cm? Bo dwójeczkę styropian tu jeszcze wkleimy. No i centymetr spadku zrobimy. No jeszcze musi wejść tutaj, prawda? Parapet pod ten felt. Teraz, bo tutaj też znaczę sobie do listwy 2 cm. Daj poziomkę. Ja tutaj przykładam. Łukasz tam pion łapie. Masz? Ocieramy ładnie. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby nie zostawiać takiej łódki. No i tak w kółeczko wycinamy. Teraz też biorę sobie do listwy 2 cm. Tak. Tyle ma nóż i tyle będziemy kleić, także akurat pasuje. Teraz do kreski, Łukasz pion łapie. Masz?
docieramy. Najczęściej widać błędy tutaj w rogach, jest po prostu niedotarte i później tutaj tego nie będzie widać, bo pójdzie parapet, ale u góry często widzę taki błąd. No i tak, mamy dwójeczkę styropian, klej w piance, dociskamy do ramy, porządnie tutaj. I tak dookoła robimy. Dosłownie po pół minucie jeszcze robimy korektę, bo to pracuje. Minęła dosłownie minuta, także robimy korektę. O, jest bajeczka. I tak, już po wyschnięciu obcinamy sobie nadmiar. Nadmiar styropianu. Przecieramy. Trzemy tak po ścianie, nie tak, nie jakoś tak, tylko po ścianie, żeby wyszła na ładna płaszczyzna. I tak przygotowane okno mamy już pod kątowniki. Oczywiście robimy wszystkie okna, najpierw sprzątamy mokre prace, dopiero robimy, jak już będzie wszystko wysprzątane, pozamiatane, tak żeby nic nie fruwało, nie latało, bo później te kulki wejdą wam pod siatkę czy coś i to takie, taka dubanina.